Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dziś sobie zagramy w gierkę Space Crusade. Tutaj retro sektor bąknął o niej, za co dziękuję. No i oto sobie zagram w grę, w którą nigdy nie grałem. Gra wyprodukowana przez Rapier w 1992 roku. Zobaczymy. Gra oczywiście taktyczna, strategiczna, zobaczymy jak to będzie w moim wykonaniu szło. Tu który zespół bierzemy, tak? Bo wszędzie na gameplayach pokażemy właśnie Blood Angel. My sobie weźmiemy Ultramarines. Aha, i chyba tutaj trzeba nacisnąć, chociaż co to za opcje? Może później przetestuję. Ła, startujemy z tej strony, no dobra. Zaznaczamy łebka. I teraz pytanko. Medikit. Aha, lekarz, super. Jak to się robiło, że... A, to chyba. Proszę o się ekrany. My musimy się dostać do... chyba tego. Tutaj jest statek kosmiczny. Z tego co zauważyłem. O, tu będzie cias. O, w dupę. Tu mamy przejścia. Tu jak się wejdzie, tu będzie błędne. Nie, chyba że tu, tu. Okej, dobra. Przed pierwszym razem sobie to włączyłem, żeby zobaczyć, czy wszystko działa jak należy. Powiem wam kochani, że... No właśnie, to jest broń, tak? Zauważyłem, że ona ma właśnie duże znaczenie. To jest taki piechur mięsoarmatnie. On się sobie dobrze radzi z jednostkami, które podchodzą do nas bliżej. Ciekawe, czy kursora nie mogę... Nie, to mi chodzi o mapę. A tu mamy tak, ten pistolet. Ten miniganek, bo tym tu dwóch naraz roztrzaskałem. Jest niezłe pociągnięcie. Ten, a ten z jaką ma broń? A. Dobra, i chyba ten prawdopodobnie będziemy musieli sobie tutaj umilić wycieczki odkrywające. Że tak powiem, Explorer. Dobra. Coś tam jęczy, ktoś tam jest. Na razie wyjdźmy na pozycję i poczekajmy. O, i tu trzeba cisnąć. Myślę, że jest coś tutaj za zakrętem, dlatego idę luknąć. O, wiedział. Jakiś koleżko. 00. Tu
i z pistoletem. Nie wiem, czy oni chyba nie mogą jednak strzelać, ha. Z pistoletem. Czy to jak podejdę, mogę strzelić? Ach, tak wiedziałem, że na linii będzie w dupę. A nie chcę bezpośrednio wchodzić. Bo lipa będzie. No to musisz sobie poradzić. Teraz tak. Wchodzimy w drzwiczki. Bramkę numer 1. Zaraz sobie ją otworzę, ale nie za szybko, bo mi jeszcze wyskoczą jakieś tutaj fagasy. Będzie ich trochę za dużo do zabijania. No dobra, let's go. Już. Dobra, no to kiluj go tam. I to wszystko? Dobra, to jest pistolet, weź zrób kroka i strzel mu w łeb. No. Nie wiem, czy to mają jakiś zasięg widzenia, ale chyba już bym widział. Więc idziemy. Tu. Dobra, ten już się ruszał. Ten zabezpiecz. I z tej strony otwieramy drzwiczki. End. Cisza na razie, ale poczekajmy. Please fire to continue. Ktoś tam cały czas japa, że... Dobra, jest szabelka. Wyjdę... Od razu... A właśnie, który będzie muszę tu iść, tu cofnąć się wtedy. To wyjdę tu. Oh shit. To są chyba krzyki bodajże. Niezidentyfikowane. No mam już czterech typów na dzień dobry. No super. No to tak. Wyskakujesz tu. I ja pod nim. Trzeba sobie plecy zrobić. Ale pierdol. Dobra. Może musi być skuteczniejsza broń. No. Tym razem się udało. Co to kurwa jest? Nie wiem, ale dobra, chłopaki. Chodźcie do nas. Ty już nie masz ruchu, nie? Nie, dobra. Akcja dalej. To są ich jaja, czy... Co, coś zielonego, kurwa. A ja chciałem iść tędy. A tu widzę też niespodzianki biegają. Ja nie wiem, przez te krzaki mogę przejść. Zaraz zobaczymy. Na pewno. Napierdalaj maczetu. No, dobra, przejście jest.
Będziemy mieć chyba tutaj trzech. Zaraz. Specjalistów, chyba tak można się poruszać na mapie. Tak. Ci z krótką bramką. Niech już się przemieszczą. Chyba sobie zatkali przejść. A nie mogą przychodzić, to dobrze. I pistolecik. I kończymy akcję. To nam się wysyp zrobił. Walka wręcz. O kurwa, ja tak minigana wysałem robię. Niezły błąd, zaraz mi go zabiję. Ja bym tu poczekał na niego pojedynczo i bym go w odwrotku. No, ocalnij się. Czy ty możesz strzelać? Kurwa, nie. Zablokowany strzał. Dobra. Ja bym tego przygotował. Niech jeden wejdzie pojedynczo. Tylko, żeby no strzelać. O kurwa, czwarty. Normalnie hurtownia się zrobiła. No shit, następny. No i teraz trzeba zrobić coś takiego w dupę. Zaatakuj go. Jak go nie zabijesz, to ktoś pociągnie tutaj z linii. Dobra, mamy posprzątane. Ten jest z tym, ten. Dobra. Uzi z bagnetem. Piekanie. Tak, jest w sumie mięso armatnie. Dobra, i z pistolecikiem. Aha, a to nie. Ten z minigana musi tu wyjść. Jak ten tutaj wyskoczy, to go zdejmę. No chodź, malutki. O ty świnio. Zrobił coś, czego nie. A jednak, to dobrze. Tylko kurwa, ten minigun ma róż, żebym ja swojego nie je. Tego się tylko boję. Zaraz zobaczymy, czy to dobry pomysł, kochani. Najpierw teraz minigana. Nie, dobra, trafię tam tego. Dobra, wyeliminowaliśmy te fiuty. Co jest z tą mapą? O.
Gdzie jestem? O, teraz wchodzimy tu. Tu drzwi otwarte, później środeczkiem. Okej, dobra, już wiem. Pierwszy. To jest chyba jego życie, co? Kropeczki, ten ma jeden, ten trzy. Po jednej, albo może jakieś rangi. No dobra. Eksplorujemy. Piechota najpierw, teraz piechota ciężka. O ty chuju. Za daleko ty nie poszedłeś. Ale ty z pistoletem powinieneś. Tak, to sobie poszedł. Okej, koniec. Szkoda, że się nie przytrzymuje na przykład prawym przyciskiem myszki i się nie obraca tej planszy. No właśnie. Zawsze robił. Pierdnął i... Tu dwóch, tu dwóch. Tu jeden się czai. Dobra, wstępnie do następnej bramki mamy wolne, ale nie możemy się za bardzo rozdzielić. To chyba będzie maksymalne. Dajesz. Trzeba niestety poczekać, że tak powiem, na logistykę. Z pizzą i kolą nie nadarzają ze wojskiem. Można drzwi zamknąć? Ciekawe. To mnie zastanawia. Myśmy za sobą tu zamknęli. Dobra. Koniec. W ruchu. Patrzymy, co się dzieje. O! Coś czuję, że trzeba po prostu defensywę przygotować i wystarczy. No. I to kuźwa szybko. O, tu nas strzela już. Najgorzej, jak mi zarobią tego z szabelką, wiecie? Wtedy nie będę miał takiej bezpośredniej piechoty do walki. Dobra, spadamy stąd. Albo atakujemy. Tam ci są daleko? Nie no, następnie zaatakują. Ale jak tu podejdzie, to będzie miał kontakt bezpośredni, więc mój ludzik powinien się obronić. George! Nie, co to za parametry, ale dawaj wal. Jebut. Dobra, to dla ubezpieczenia. Zwykłe mięso aromatne. Nie wiem, tu chyba. Żeby... Chociaż jak on tu stanie, to będzie strzelał. To ten da kroka i go zabije. Dobra. Ci muszę teraz szybko dotrzeć. I z tym minigunkiem, gdzie on tu jest? O, tutaj. Trzeba odpowiednio właśnie drużynę. Ten z pistoletem. Nie, ale nie wiem, czemu tak wolno idzie. Taki pistolet ten ciężki, czy to jest taki dział po prostu. Nie wiem, nie wiem. O, wyszedł malutki. Gdzie drugi? O kuźwa. Chyba zadzwonili po chłopaków. Wiedziałem, że pieprznie go na ogos. Przecież w sumie ja też będę mógł raz piznąć, a tym dobić.
Już? Ja? Nie. Dobra. Czek. Ej. Zamknij drzwi. O kurwa, ten gość. Ja pierdolę, to było dobre. No, to było dobre. I to... Ty tu stój, ty na wabia. No i kuźwa, chłopaki z Kentucky już prawie doszli. Chyba dotrzemy do tego statku. Myślę, że tu jest statek. Tak sobie tłumaczyłem. Tu oglądałem kogoś. Ale już nie patrzałem, gdzie się wchodzi, co się robi i tak dalej. Dobra. Przez ścianę nie możesz, nie? Nie. Było zbyt łatwo. Dobra. Koniec tury. Zobaczymy, co oni robią. Na pewno pewne ruchy muszą zmarnować właśnie na otwarcie. O, strzał będzie. A tu z jakimś pilotem do telewizora mnie zaatakował. O, chłopie. Udupiłeś. Brzytwiarz cię dopadnie. Ej, no dawaj. Na kawę ktoś mi wypił. Ciekawe, jak mamy licznych zabitych przeciwników. Bo to może być fajne. To zamknij drzwi. Teraz tak. O właśnie, to są tacy moi szturmowcy. Druga linia. Ten chyba nie, bo z działkiem właśnie on ma zasięg ograniczony. Ale trzeba już tu jakoś ich podprowadzić. Płacą pistolet. Dobra, to ty tu przejdziesz. Okej, okay, let's go. O kurwa, co to podbiegło? Powinienem puścić ten impuls, zobaczyć, co wokoło jest teraz na nowo. Tu jakiś obcy mi podbiegł. O shit, ale go skillował. No widzicie, wyjechali mi tu ładnie z flanki. Jakiegoś wrażenia nie zrobiło to na nim. Kurwa, wiedziałem, że stoi na linii strzał, to pierdolnie. Dobra, samą buja sobie wjebaliśmy. Musimy jeszcze zabić tylko, co tu biegnie na dole. Jeden, tak? Czy dwóch? Czekam. Oh, shit. To się nam uszczupiła teraz drużyna. A czemu on nie może go zaatakować? O kurwa. Dobra, to stój.
Bym zamknął drzwi, ale nikt nie biegnie chyba. Jest, walczą wręcz. No, ten się chyba umie bronić. Chociaż jakieś dziwne rodzaje jednostki go atakują. Mogą. Nie wiem, to są kostki K20, czy... Jest, udało mu się. W ciężkich stratach. Chyba się przebijemy na południe, kochanie. Zobaczę, którędy tam iść trzeba. Tu. Do tego kibelka. Trzeba będzie kurwa teraz tak, tamten pierwszy. O kurwa. Oh shit. No pięknie. To będzie za dymą, kochani. Chyba nie dobiegnę do statku. O kurwa, będzie obraza Częstochowy teraz. Ja pierdziel. Na tego wyskoczył. No to będzie ten koniec. No warto, warto wręcz stopani. A jednak się dał radę. O co to? Ten podkręconą kulkę pisze, nie? Właśnie on miał wejść do pokoju się rozejrzeć, ale nie spodziewałem się aż takich sił. Chuja pana. Ten ala tank. Bronią się chłopaki dzianie, ale... Ciek to kuźwa widzę. Wypierdam. Ale mu wypierdam. Dobra, świetnie jest. Trzeba chyba zmienić pozycję. Bo ostrzał był niezły. Ale jak tu stanę, to się zasłonię tym, kurwa. Do przodu tylko ten krok. Ty... Skilluj tego. No nic, będziemy walczyć do upadłego. Mogę się cofnąć. To się cofnę o krok. Albo w ogóle wycofać, kurwa. Pod warunkiem, że ten ma ruch. Aj, dupa. Jego cofnąłbym na koniec. Tego przy drzwiach i jakoś by to szło. Jakby to się stało. Ma no, duży ruch, to nawet mogę się tu cofnąć. No i spróbujemy w ten sposób. Znowu mnie Laufrym tu atakuje.
Teraz na bagnety. Na szczęście on umie walczyć. Jest mój ruch? O, dupę. On trochę chciał uciec. Mogę uciec, ale mam szansę ich zabić. Strzel najpierw ty w tego. Dobij. No i nam tutaj już nic nie pozostało, to się nie... O nie, ruszy się. To w sumie pokażcie mi, ilu zostawił. Tu jeden biegnie. Dwóch tylko. Niby. Ale on wybiegnie, aha, stąd. Zrobimy tak. Tu. Ale ten ma ruch. Ma, dobra. To ty staniesz tu. A ty staniesz tu. Na dystans. I... go. Ja się nie będę przemęczał, kochani, wiecie. Zamknę drzwi. No i teraz ten. Puść. Czujkę. I idź tu. A ty zamknij. I czekam. O kurwa. Skąd on się tu? My do kibla, a tu kurwa z muszli wychodzi. To... jaką to kurwa zrobi? Mają teleporty jakieś? Wow. Jakoś sobie poradził. Jeszcze... drużyna... niebieski sobie radzi. Zamknij drzwi. I cóż, przeczekamy jedną turę. Czy ktoś tu idzie, czy nie? What the hell? Ktoś tam próbuje strzelać, ale... no ja! To jest normalne, że tak się pojawiają? Nie, musimy spierdalać, nie możemy stać w miejscu. W takim układzie. Tylko nie będą co turę mnie tu walić. Dobra. Otwieraj stare drzwiczki. I biegniemy.
O kurwa, ten na nie wyjdzie z pokoju. Jakieś hałasy słychać, ale... Nie no, możemy tego czekać, bo jak się rozdzielą, to będzie pizda już. Jakiś tryb defensywny by mi się tutaj taki przydał. Albo straży, coś takiego. Może jest, nie wiem. Dobra. Gdzie możesz? Zamknij za sobą drzwi, bo można. No i tura dalej. Czyli co, jak się stoi w miejscu, to te potworki wyłażą, tak? O kurwa. No ale mi podlas. Motherfucka, zrobimy tak. A ja nie mogę sflankować, szkoda. Chciałem zrobić miejsce dla tego i bym ładnie przypieprzył. Niestety, nie uda się to. Utwardziel jakiś. Ale teraz mogę. A ten... jebudni. Tylko swojego nie zabij. No jakoś sobie radzimy. Możesz jeszcze iść? Możesz. Dobra, super. To idź tu. No i tu mamy aż czterech krzykaczy. Nie wiem, kochani, czy dotrę do tego punktu. Sami widzicie, ostra jatka jest. Już? Tutaj czy gdzieś może z tej strony? Drzwi nie otwieramy. Ten musi wejść na pozycję. Większym kątem może. I zamknij drzwiczki, żeby nam nic nie wylazło na plery. Tura dalej. No tych trzech jak tu wypadnie, a będzie kurwa nieźle. O kurwa. Trochę ich jeszcze jest, co? Myślę, że to jest dobra pozycja. Otwieraj drzwi. Bo żebym tak, to bym tu wyszedł tylko, albo tu. W tym wybiegu tu, tych trzech załatwił, a tak to... No i tak, albo... Przesunę tego tu. A tego tu. Okej. Zobaczymy, czy to coś wyjdzie z tego. No czemu one nie biegną? A ty może to kurwa te krzaki są. Ja pierdolę. A się czę.
No nic, ryzykuję. Wybiegam na nich. O, czekajcie. Nie, dobra, ryzykuję. Krzaki, kurwa. Wolałbym, żeby już biegli do mnie. Wolałbym jeszcze jakoś się przygotować. Dobra, jest. Jeden, drugi. Ohohoho. Fuck. Dobra, 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 dobra. Jedno jest pewne, jak jeden już zostanie z tej dwójki, no to jest pozamiatane, bo piechotę ręczną mam już załatwioną, a ciężka sobie nie poradzi. Chciałbym się cofnąć niżej najpierw, ale nie wiem, czy będę mógł. Może tak, będę mógł. Ja pierdolę, chciałem tego na ukos. Kurwa, nie mogę dać strzału. O pierdolę. Przed ruchem trzeba strzelać. Trochę skopiściłem sprawę teraz. Nie tak miał. O, jest. No. To dobra. To właśnie nie. Oni mają tu pojedynczo się pchać. Dostanę trochę. A pierdolę, w kolejce, w kolejce. Oto, czyli mi tego ręczniaka. Biedny, żeby wytrzymał. Jakoś sobie radzi. Dwa ogry idą. Niech trzeba jedną serię pieprznąć. Ten zaatakował. Jakoś idzie, jakoś idzie. Kurwa, teraz w tego na górę. Szczęście, broń to mają jakąś. Tu idzie jakiś G.I. Joe. Nasz dzielny wojownik nieźle ekspa zdobył. Tylko kuźwa nie zabij mojego, nie chcąc. Dobra. Czekamy. A co to jest? Aha, medic. To te kropeczki kuźwa. Ja się wcisnął na rangę. To była apteczka. No, dobrze wiedzieć. To chyba się w najlepszy. Ten ma ostatnią kropkę, to może paść. Ten taki okazjonalny ataki powinien mieć jak w X-comie. Przełazi to jak mu w łeb. Ale za dyma. No zobaczymy, sierżant. C
Coś założyłem, ale nie. Dobra, strzelaj. O, Jezus. Myślę, że teraz puścimy bąka i kontynuuję. Zobaczymy, co tura nam przyniesie. Cisza, spokój. Gdzie my mamy teraz iść? Chyba ten korytarz. Tu. Tak? Tak. Prawie jesteśmy na końcu. Sobie zamknę te drzwi. Fire? Nie, spoko. O, kontakt. Zapij drzwi. Ja pierdolę, ten nie wyjdzie za rogu. Nie w słoniku. Wynia, wynia. Okej. Koniec tury. Wszyscy ready. No i się naciąłeś. O kurwa. Nie, ten He-Man jest niezły. No to jest podkręconą kulkę mi strzeli. To mogłem trochę wyrwać. No, straciłem kulkę. Ale normalnie, frontalny atak. O kurwa, a to jest chyba ten statek. No żebym dupy nie dał na koniec. Że tak sobie frontalny atak palno. Bo ten misio zanim dojdzie to... On będzie miał strzał. W coś. Jezu, weźcie, przesuńcie to. Czy to jest kurwa jakiś, nie wiem, chciałem to rozpieprzyć. Chyba tak. Bo to jakoś fajnie nie wyglądało. Zobaczymy za to, czy to coś... Ta. To nie był statek kosmiczny jednak. Ja, to nie muszę się cofnąć. Ale wpadka, co? O kurwa.
Na klucz, na klucz. Ostatni sygnał SOS. O kurwa. SOS, przybyli. Ale to taka rozgrzewka, wiecie. Jest ten boss w las, patrzcie, kurwa, zamknę drzwi. To go rozpieprzę. Ale to się, że on mnie rozpieprzy. Wow! Nie, ten Himen jest zajebisty. To ja? Jak ja wejdę, to on mnie zamknie. Ale spoko, robota już roztrzaskałem. Szczerze to nie wiem teraz co mam robić. No nic, to idziemy zwiedzać. Jebudko. No, rozejrzymy się po tej mapie. Czy prawie wszędzie byliśmy? A ja co, mam wrócić na statek, czy? Nie, kurwa, nie wiem. Nie grałem w to. Dobra, na pewno trzeba posprzątać po nich kupy, żeby się przedostać w tamte terytorium. No szkoda, że straciłem swojego minigana. Bardzo nawet szkoda. Piechota ręczna jest w ogóle lepsza od tych strzelających. Co jest? Już ty. No i kochani, tak się przedstawia świetna gra Space Crusader. No, na pewno zachęcam do tej gierki. To naprawdę bardzo fajna, wciągająca. No mi na pewno bardzo przypomina X-com czy UFO, gry właśnie typowo właśnie taktyczne. Kochani, nic. Trzymajcie się.
Trzymajcie się i do następnych odcinków. Dziękuję jeszcze raz za lajki, komentarze i subskrypcje. Pozdrawiam serdecznie. Hejos, amigos.